Siemanko, jestem Lucek, a to jest The Crew. Moi drodzy, przepraszam was na wstępie za mój zachrypnięty głos. Prawdopodobnie brzmi inaczej, głupio jakoś, tak? Ale mam nadzieję, że będzie chociaż śmiesznie z tego powodu, bo wysokie tony wymawiam dziwnie bardzo. Ale na szczęście jeszcze mogę mówić i zjadłem 5 tabletek, co ja tutaj mam, Holinexu. I no nie odpuszcza na razie, ale walczę z tym, piję też herbatę z miodem, więc no cóż, przynajmniej mogę mówić, bo jak rano wstałem, to miałem dosłownie, nie wiem, jakąś gigantyczną muchę w gardle, także było paskudnie. Ale teraz już jest lepiej i mam nadzieję, że pokażę wam coś ciekawego. Wiecie co, pisaliście mi w komentarzach, abym kupił Nissana Skyline'a R34. Ja się ogólnie bardzo cieszę, że ten samochód jest w The Crew. Jest tutaj dużo fajnych modeli samochodów i takich, można powiedzieć, innych niż w NFS-ach. Ojej, bo jest ten przecież RUV, jest Ferrari. O Ferrari mieliśmy już w NFS Rivals, ale no cóż. Nie tak często się po prostu te marki zdarzały. I właśnie cieszę się, że chociaż jest ten jeden Nissan, który naprawdę bardzo, bardzo mi się podoba. Jestem teraz, w ogóle robię sobie teraz taki bardzo długi event, którego jadę już, jak widzicie, 110 minut. To jest bardzo dużo czasu. I no cóż, jechałem sobie go po prostu słuchając ulubionej muzyki. Naprawdę podziwiam tą grę ze względu, czy tę grę, ze względu na to, jaki ona ma tutaj świat. Normalnie rozwala mnie, to jest raj dla każdego kierowcy, każdego fana NFS-ów, gier wyścigowych, whatever. Każdy powinien znaleźć tutaj coś dla siebie, jeśli chodzi o ten świat. Choler. Jak widzicie, mój Charger strasznie się ślizga na tej drodze. To jest katastrofa. Ale właśnie dzięki temu, że jadę teraz przez góry, mogę znaleźć sobie kolejne miejsca, gdzie można wykonywać ciekawe drifty. I nie umieszkam ich później odwiedzić, tych miejsc. To jest katastrofa, no naprawdę. Nawet ten Skyline, który gdzieś tam mnie dogania, on cały czas przez ten wyścig gdzieś tam siedzi mi na ogonie. Ale ja się tym nie przejmuję, bo za każdym razem, gdy mnie dogania, po prostu go spycham po chamsku i się nie bawię w klocki Lego. Więc nie ma tutaj problemu z tym. No ale teraz jest ślisko, jest trochę nieprzyjemnie z tego powodu, ale z drugiej strony też można fajnie podriftować. Szkoda, że właśnie, że podczas tego eventu nie naliczają nam się punkty za drift i nie można za to dodatkowo zarabiać, bo podejrzewam, że już bym miał gdzieś, nie wiem, z milion dolarów czy tych baksów tutaj gotówki po prostu w grze. Także jeśli dojadę, to ten wyścig, ten event, tą misję w wyznaczonym czasie, po prostu jeśli się zmieszczę w odcinku, to jeszcze kupię Skyline'a i sobie go stuninguję. Do ostatniego punktu, do mety, mam 28 km, to jest bardzo dużo. Jak na tą grę jedzie się to strasznie długo. No ale myślę, że dojedziemy w tym roku. Nie, no na pewno dojedziemy, myślę, że tak za 10 minut. To jest właśnie ciekawe, bo tutaj było 30, jak widzicie, 30 punktów do przejechania. I niektóre punkty były oddalone o siebie o 10 km, o 9, o 6. A tu nagle tak, przejeżdżasz przez ten taki odcinek 9-kilometrowy i myślisz, o, to następny punkt będzie też za 9. A tu patrzysz 65 km. Myślisz, what the fuck? Kurde, gdzie ja się urodziłem, na Marsie czy co? Znaczy, w sumie to nie miało związku, dobra. No i bardzo, bardzo fajnie się właśnie wykonuje tę misję. Jestem ciekawy, ile się za to dostanie. Nawet nie sprawdzałem, ile ja tak za to kasy dostanę. Po prostu chciałem sobie zrobić jakąś taką dłuższą misję. Lubię je, nie zawsze je lubię robić, ale czasami po prostu, jak tam, nie wiem, sobie siedzę przy kompie i chcę się tak chilloutować, mam więcej czasu, to sobie jadę taką dłuższą misję. Pisaliście mi też w komentarzach, że mam duży, wysoki poziom w stosunku do postępu w fabule. No bo ja wam mówię, ja gram w ten sposób, że wątki fabularne robię tylko z wami, a tak prywatnie to sobie jeżdżę po świecie, robię jakieś tam wyzwania, jakieś takie misje, takie jak ta właśnie.
I nabijam te levele powoli, gdzieś tam te moje samochody się upgrade'ują. I naprawdę mam wielki fan z tego. Pisaliście mi też, że ta gra się nudzi, ale... I że nie ma w niej co robić później. Ja wam powiem, że jest dużo rzeczy do zwiedzania, do odkrywania. O, już się zaczyna tutaj normalna nawierzchnia. Nie będzie tak ślisko. Moim zdaniem trzeba sobie tą grę, jak każdą rzecz w naszym życiu, odpowiednio dawkować. Na przykład ja sobie dużo gram teraz w Farming Simulator 2015, w Robocrafta. Gram dzisiaj po prostu chyba do trzeciej w nocy w tego Robocrafta. Naprawdę zrobię sobie taki zajebisty pojazd, ale o tym wam jeszcze opowiem. I bardzo lubię właśnie, jak widzicie, tą kamerę z maski. Ona mi najbardziej odpowiada, bo widzę mój pojazd, jak jest mniej więcej przechylony. Ta kamera z tyłu też jest spoko, bo widać na przykład podczas driftu, jak nasz samochód się zachowuje i łatwiej jest wtedy go opanować. Ale ta z maski, jest taka najbardziej moim zdaniem ciekawa. Jeszcze jest to oczywiście z kokpitu, która jest równie fajna. Co ciekawe, mój Dodge Charger ma na liczniku 150 mil maksymalnie. To jest gdzieś nieco ponad 200 chyba kilometrów na godzinę. Jakoś tak 230. Nie jestem w stanie teraz powiedzieć. Ale gdy jadę właśnie 328 km na godzinę, czyli teraz taką maksymalną prędkość dla mojego wozu, jaką może osiągnąć na tym tuningu. Oj, wyprzedził mi 19 km do końca, to jeszcze trochę jest, ale zmienia to moją kamerę z maski, żeby mi łatwiej było go wyprzedzić. To właśnie ta strzałka jedzie sobie do końca i ona po prostu jest na końcu tego budzika i po prostu budzik się nie obkręca cały czas. To jest też ciekawe, bo mogli twórcy oczywiście zrobić jaką podziałkę, powiedzmy dla każdego samochodu do 400 km na godzinę, czy tam do, nie wiem, 260 mil na godzinę. A jednak postanowili trochę tej takiej klasyki zachować dla wszystkich samochodów, tej takiej oryginalności, można powiedzieć. I mamy te normalne zegary, co też jest fajną sprawą. Ja wam powiem, że bardzo podoba mi się w tej grze to, że możemy sobie właściwie każdy samochód stuningować do jakiejś tam nie wiadomo jakiej klasy i możemy nim koksić z innymi samochodami. Co tam wam pisałem właśnie w komentarzach pod ostatnim filmem z The Crew. To jest absolutnie fajna sprawa. I co jest jeszcze fajne? Ja do tej pory nawet nie zwróciłem uwagi, ale w The Crew działa tunel aerodynamiczny. Ja wam może to zaprezentuję jeszcze 16 km, więc ten Skyline mnie tu na zakrętach wyprzedzi, bo lepiej skręca niż mój Dodge niestety. I właśnie ten tunel działa naprawdę lepiej niż Nitro. To jest zajebista sprawa, bo taki Skyline, który jedzie teraz przede mną, potrafi mi rozpędzić do 360 km na godzinę właśnie w tym Dodge'u na tym tuningu. Niech on sobie kawałek pojedzie. Tu jest chyba dłuższa prosta. To może uda się jakąś konkretną prędkość osiągnąć. I on jedzie poboczem. W ogóle wkurza mnie to, co mówiłem też w poprzednim odcinku, że boty w tej grze nie są wrażliwe na te takie zniszczenia jakichś tam płotków czy lamp na drodze. Oni nie zwalniają przy tym. Zobaczcie, jak ja teraz przyspieszam, widzicie? Normalnie tego Skyline'a bym nie doganiał w ten sposób tak szybko, bo on jest trochę lepiej stunigowany niż mój Dodge. Ale w tym wypadku, ponieważ działa tutaj tunel aerodynamiczny. Jaka wielka krowa, o rany. Tam po lewej stronie. No, ale ponieważ działa tutaj ten tunel aerodynamiczny, to mogę go naprawdę szybko doganiać. Zobaczcie teraz. Nie używam nitra, nie używam niczego i ładnie go doganiam. Myk. Jest mój. I teraz dopiero nitro. I zobaczcie. 328 km na godzinę to jest taka prędkość, jaką ten samochód może jechać bez nitra, natomiast z nitrem i z górki oczywiście szybciej poleci. Skyline mnie cały czas dogania, on zawsze trzyma się tych poboczy. Ojej, kurde, trzeba skręcić. Albo dobra, wiecie co? Nie, ja mam to w dupie, pojadę prosto. Może rzeczywiście to będzie lepsza droga. Zresztą GPS mi tak pokazał. No, z mojego punktu widzenia to chyba bardziej opłaca się tu pojechać. No ale zobaczymy, czy jeśli skrócę tak, to nie skuszę. Powiem wam, że po ile ja tu jadę? 58 minut jadę teraz, tak? No powiem wam, że po takim czasie nie chciałbym skończyć na ostatniej pozycji. No ale tak się może zdarzyć niestety, no to jest tylko gra. Ile mam jeszcze kilometrów? 12.
Może się uda. Zobaczcie, jaki ten znaczek meta jest duży. To mi się też bardzo podoba. Wiecie co? Wiecie, czego mi brakowało tutaj podczas tej jazdy? Często muszę właśnie patrzeć się na minimapkę, w którą stronę mam skręcić. Oh my gosh, co to było? Jakieś bawoły. I to mi właśnie przeszkadzało, że muszę się patrzeć. A gdyby... jest tu taki skill, wiem, że on pokazuje nam, w którym miejscu trzeba skręcić. Oj, a może się uda tu pojechać? Uda się chyba. W którym miejscu trzeba skręcić, jak zakręt trzeba brać. I ten skill właśnie pokazuje takie strzałki przy tym, przy każdym zakręcie. I to by mi się przydało właśnie. Ten skill mod. Ja wcześniej uważałem, że on jest bezużyteczny, no bo ja sobie lubię pokonywać zakręty tak, jak ja lubię. Jakimś tam driftem, nie driftem, a dobieranie odpowiedniej prędkości to już tam, wiadomo, na wyczucie. No ale tutaj się okazuje, że to się może przydać ze względu na to, że nie musimy się ciągle patrzeć na tą minimapkę, tylko po prostu jedziemy patrząc na drodze, na drogę, gdzie mamy skręcić i tyle. Widzę, że trochę tutaj... Ojej, oni mają trzy... nie wiem, ile oni mają do tej mety. Ale jak się okaże, że mają bliżej, skończą pierwsi. Będzie lipa. No tak, teraz nie mogę ich w żaden sposób przyblokować. Jadę ostatni. Kuźwa! Ile tych kilometrów? No zajebiście! 2 kilometry do mety. Kurda, jestem ostatni. Nie, no ja pier... Nie wierzę w to. 2 godziny jazdy. Ja pierdzielę, zajebiście. Nie dostanę żadnej kasy za to. 2 godziny weź jeść samochodem i nie dostaniesz nic. No, także fajnie mi wyszedł ten event. Ale może w sumie to i dobrze, bo pokażę wam chociaż tunik tego Skyline'a, którego też chciałem sobie odblokować. Szkoda trochę tej kasy. Czasu mi na pewno nie szkoda, bo przejechałem się i fajnie się naprawdę jeździło. Skyline był chyba tutaj? Odwiedź, zobaczymy. W Miami chyba był. Jak ktoś czuje? Tak, to chyba tu będzie. Zobaczymy. GT500 też bardzo mi się podoba. Ej, nie, to nie tu. To był chyba ten pierwszy salon. Tak mi się coś wydaje. Vantage. Tak, to był chyba ten pierwszy salon. Weźmiemy sobie kolekcję i tu kupimy po prostu tego Skyline'a. Ja bym chciał go sobie zrobić na szosowe rzeczy. Pisaliście mi, że każdy właściwie samochód można zrobić w ten sposób, że się będzie, znaczy, że mamy jeden samochód i możemy go zrobić na wiele trybów. Ale ja właśnie chciałem mieć u siebie w garażu każdy samochód od czegoś innego, może tak. I właśnie Skyline'a chciałbym zrobić na ulicy. Ja mam jeszcze Dodge'a Chargera zrobionego na ulicy, ale to nie jest dobry samochód. Na tę ulicę. W sensie ja go nie ulepszam w żaden sposób. I chciałbym właśnie, żeby ten Skyline był takim moim ulicznym, zajebistym wozem. I od razu kupujemy na ulicę. Ulica. Offroadowego nawet nie będę kupował, bo słyszałem, że jest słaby. I wyczynowy też taki sobie, więc uliczny myślę, że będzie spoko. Wyczynowego będę miał Dodge Chargera i może jeszcze jakiegoś tam egzotyka, jak sobie zakupię. Okej, okay. I kupujemy poziom, wow, poziom 30 mogę kupić, ekstra, kupujemy od razu. I zobaczymy, co z tego Skyline można zrobić. Mam nadzieję, że będzie wymiatał. Wow, ej, on strasznie podobny jest teraz do Nissana Skyline'a w wersji Nismo. Zobaczcie na tą maskę. Brakuje mu jedynie, wiecie czego? Tych takich elementów po bokach. Chwileczkę. Po bokach wersja Nismo ma jeszcze takie małe wloty. Ale normalnie tak dookoła to można powiedzieć, że to Nismo. Przód bardzo podobny, co nie? Dobra, ale zobaczmy, co tu można zmienić. Po prostu ten samochód megaśnie wygląda. Zderza. Ekstra. Światła. Wow. Aha, te mi się światła podobają bardzo. Bierzemy. Tu klasycznie, tu tak.
Wow, zobaczcie tutaj, tutaj normalnie mamy wysiewy jak w tym, w R35, zobaczcie. Co nie? Te mi się nie podobają, te wysiewy z R35 bierzemy i klasyczne światła. Błotnika chyba nie można tutaj zmieniać. Nie można. Słony. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. To mi się nie podoba. Chyba wezmę to drugie. O. Felgi. Spoiler jeszcze. O, tutaj nie ma dużego wyboru, niestety. Ten jest chyba taki normalny. Znaczy taki pasujący do Skyline'a, co? Maska. Bierzemy z włókna. A, weźmiemy. Dosyć duża jest ta maska, więc ładnie będzie wyglądać, jak mi się wydaje. Felgi. Egzotyki? Gdzie egzotyki? Retro też nie, teren też nie. Motyw wyścigowy może. Są jeszcze jakieś inne? Jezdnie. O, to może być ciekawe. Co ciekawe, to ja z tego co widzę, to nie są licencjonowane felgi. Więc na tym chyba twórcy tutaj zaoszczędzili, ale być może później będą licencjonowane. Zobaczymy. Jakie by tu dać? Zobaczmy te. Chociaż ja wiem, maska mi trochę nie pasuje. Chyba zrezygnuję z tego włókna. Zainstaluję. Wrócę do garażu i zainstaluję tam tą, co była, bo ona ładnie wyglądała. Słony mamy, błotnik. Jeszcze tylko wnętrze. Ciekawie to wygląda. No nie dużo się zmienia tak naprawdę. O, teraz się dużo zmieniło, dobra. Zwracam honor. Aluminium i włókno węglowe, tak? Aha, to te wykończenia są z włókna, ciekawe. To ja chyba wolę aluminiowe, albo... Nie, włókno, dobra, weźmiemy włókno. I białe siedzenia. Lubię ogólnie jasne wyposażenie wnętrz samochodów. Naklejki to zaraz, teraz kolor. Ile ja mam kasy? A, jeszcze sporo. Nie, te mi się nie podobają, te też nie. Chyba jakiś metalik wezmę, ale nie wiem jaki jeszcze. Jakiś taki może weselszy, oficjalny. A dajmy sobie żółtego, o. Naklejki. O Jezu, jakie to drogie jest. Pasy. A to? Aha, to na maskę tylko. Sporo tych naklejek już można tutaj zamontować do Skyline'a. Tak. Nie, to nie pasuje. A to? No, sporo z tych naklejek. Fajnie. Fajnie, że jest z czego wybierać. Płomienie. To ciekawe. Aha, to zablokowane. Flagi. Aha, to już koniec, tak? No to wezmę... Nie wiem właśnie. Diabły czaszki. Nie, to pasuje bardziej do jakiegoś Dodge'a Charger'a, którego mam. Tam właśnie diabły czaszki sobie zainstalowałem. Mieliśmy coś fajnego. Adam sobie to. Okej. Felgi może trochę za małe są. W sensie rozmiar jest ich za mały. No ale dobra, zostawimy na razie. Mechanika. Aha, tu mam te części. Właśnie tu był gdzieś. Nie, tu mi opadnie. Znaczy ten, staty mi opadną. Dobra, to olejemy. No i jeszcze tylko wejdę do garażu i zmienię tą maskę na standardową. Jestem ciekaw w ogóle, jak ten Skyline brzmi. Ale bardzo podoba mi się ten wydech z tyłu. Znaczy te wydechy. Thank you.
Oj, kamerę chciałem zmienić. Zajebiście, i z tyłu naprawdę wygląda jak R35. No i to jest wersja z kierownicą po lewej stronie, co jest ciekawe. Zajebiście, te włókno węglowe też tutaj jest widoczne, to jest fajna sprawa. Mamy skok. O kurde! Nieźle. O. Dobra, to było takie sobie. Dobra, to chodźmy sobie do mojego domku. Zmienimy sobie maskę jeszcze w Skyline'ie. I tak myślę, żeby pojechać jakiś wyścig uliczny albo coś w tym rodzaju. Nie mam tu na myśli PvP, tylko jakieś takie może wyzwanie związane z fabułą. Aha, warsztat. Tak, warsztat miał być. No i optyka. I maska. Aj, nie spoiler, maska. Ok, pięknie. Teraz tu. Czy mamy coś do wsadzenia? Tu powinien być przycisk gdzieś, żeby włożyć od razu części na maksa. Od razu poziom auta 511, to jest nieźle. No dobra. To chodźmy zrobić sobie jakieś wyzwanie. Wow. Dla tego samochodu chyba kamera od tyłu będzie moją ulubioną. Strasznie podoba mi się tył w Skyline, wiecie. Nieźle. No dobra. Chodźmy sobie wykonać teraz jakieś zadanko. Ha, co to można zrobić? To nie. A właśnie, a może nie. Może nie misje, a jakieś testy. Zobaczymy, jak samochód spisuje się na slalomach. O, tutaj mamy coś ciekawego. No jestem tego właśnie ciekawy, bo w ostatnim odcinku próbowałem sobie robić te slalomy właśnie przy użyciu mojego Jeepa, który jest zrobiony na offroad i on no niespecjalnie sobie, jak widzieliście, radził z tym. Dobra, no i próbujemy. Mam nadzieję, że będzie dobrze. A z tych wyzwań też oczywiście zdobywa się fajne części, ale nie wiem, czy... Nie wiem, czy mi się uda zdobyć. Aj! Kurde, za blisko słupka. Może jeszcze coś z tego będzie. No powiem wam, że spodziewałem się tutaj lepszego prowadzenia. O cholera, to już się kończy. To jeszcze raz. Zdobędę chociaż jakąś część? Dupa. To nie, weźmiemy sobie wyzwanie, które może da nam jakieś części. Chociaż ja już właśnie włożyłem ten pakiet, który no znacznie ulepsza tego Skyline'a przecież z 30 poziomu, tak? To nie są przelewki. Zobaczymy, czy mi się uda. Cholera, nie wiem, czy mi się uda, będzie ciężko. Zobaczcie, ten złoty medal daleko sobie śmiga ode mnie i jest szybszy, zdecydowanie. Może uda się chociaż... Oj, nie wiem, czy się uda zdobyć srebro. Jest brąz, ale złoty to raczej nie będzie. Jest srebro. Udało się srebro zdobyć. I czy będzie jakaś część dla mnie? Jest! Wyposaż. Zawsze to coś, ale niewiele. Wolałbym oczywiście więcej. No dobra, zobaczmy jakieś inne wyzwanie. Co tu jeszcze mamy? Coś, co mi dużo da. Muszą być chyba gdzieś tu testy precyzji. Zobaczymy testy precyzji. Szybka podróż. Chyba im dalej na ten... na zachód, tym właściwie będą te wyzwania lepiej płatne, można powiedzieć. Okej. Zobaczymy, jak mi teraz pójdzie. Aj! Skręcałem, ale coś nie chciał mi skręcić. Śmieszne. O!
Kurwa, chyba inna kamera tu jest potrzebna. Ludzkowa kamera. Bo ciężko tak trafić. O, już koniec? O, znowu srebro. No kurde. No i minus 3, zajebiście. Dobra. No to może jednak rzeczywiście zrobimy sobie jakieś wyzwanie fabularne. Jakie tu mamy? Chyba, że wyścig do obserwatorium. A to bym musiał wziąć mojego chargera wyczynowego. Ale tu mi się sporo tych wyzwań podblokowywało. O, zobaczcie. Tutaj mam na przykład test slalomu plus 4. Właśnie, im dalej na zachód, tym lepsze części. Tu mam w ogóle już tunera odblokowany. Aha, tego rajdowego, no tak. Precyzji. O, tu mamy plus 7, zobaczmy. Ojej. To muszę tu... O cholera, to jest offroad? Nie. No tak. To ja tu nie mogę pojechać skylinem. A tu? O, tu mam test slalomu. Szybka podróż. No i próbujemy. Może tym razem pójdzie lepiej. No naprawdę, spodziewałem się lepszego tutaj skrętu w Skyline, ale trudno. Na pewno da się go jeszcze stuningować i będzie lepiej śmigał. Próbujemy. Jest ciekawe, ile on będzie jechał, jak tyle co Dodge Charger mój. Ponad 300 albo nad prawie 400, tam 360 już jedzie na tym tuningu. To podejrzewam, że na lepszym tuningu to będzie w ogóle 4 paki chyba cisnął ten mój Dodge Charger. A zobaczymy, jak właśnie będzie w Skyline. Oj. W Skyline jak będzie. Z tego co widzę, to lepiej reaguje na nitro. Tak nie mieli tego kapcia. No wiadomo, tutaj mamy napęd 4x4, więc zdecydowanie lepiej. Pod względem trakcji tu będzie. Oj, znowu srebro. Chyba nie dam rady więcej tym Skyline'em na tym tuningu. Ale zobaczcie, ile dostałem. Pięknie. Dobra. I teraz może tu coś mamy? Test ucieczki, ale to mi raczej nie pomoże. A tu? Test prędkości. Spróbujmy. Może coś z tego będzie. A, to jest ta fajna miejscówka. Ja tu kiedyś byłem, ale właśnie nie mogłem wziąć tego wyzwania z tego względu, że miałem za niski poziom. To były początkowe odcinki właśnie z The Crew. Ja sobie pojadę w tą stronę, bo tam widzę, że ten duch pojechał w drugą, ale to nie ma znaczenia. Możemy sobie jechać, w którą stronę nam się podobał właściwie. Tutaj nawet jednym kołem nie możemy zahaczyć pobocza, bo inaczej kasuje nam się w 100% mnożnik. Znaczy w 100%, po prostu się kasuje, no i tyle. Chyba. Jest srebro, aj. No zobaczcie, jeszcze jest za wolny ten Skyline. Albo ja jestem za słaby, nie wiem. No nic. Moi drodzy, dzisiaj strasznie skusiłem z tym całym wyścigiem. Mogłem nie jechać gdzieś tam naokoło i tak dalej, bo jak widzieliście, kiepsko się to skończyło. Tym bardziej, że to było wyzwanie z poziomu naprawdę trudnego. I mimo, że fajnie mi się jechało, to jednak wolałbym dostać te 50 tysięcy baksów. No ale już trudno. Później sobie je na pewno też wykonam, bo naprawdę fajnie się tam jeździło, ale już będę miał dużo szybszy samochód, więc dużo szybciej je przejadę. A tymczasem bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną, na pewno jeszcze długo, dużo będę jeździł tym Skyline'em. Może właśnie uda się też pojechać to wyzwanie później, ale to jak sobie go ulepszę. Chociaż Dodge'em mi się fenomenalnie jeździło, po prostu jest mega szybki. Ale nie, muszę jechać samochodem wyczynowym. Ale zobaczcie, tutaj na przykład mamy już inny wyścig. I tu sobie już pojadę Skyline'em, nie? No. Bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną. Trzymajcie się i do zobaczenia na razie. Pa, pa!